Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Baget. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowego okrętu. I tym razem zajmiemy się nowym pancernikiem niemieckim, to jest Schlieffen, czyli nowy okręt zrobiony pod sekundarkę. Także czy ten okręt warto grindować, jak tym grać, żeby grało się dobrze. No i ogólne cechy tego okrętu sobie tutaj omówimy. Więc szanowni Państwo, przejdźmy może do rzeczy. Zacząć trzeba od tego, że ten okręt ma niepodważalne zalety. Jedną z nich jest właśnie ta sekundarka, o której wspomniałem. Sekundarka jest najbardziej liczna z niemieckich pancerników, najszybciej strzelająca i o największym zasięgu, to akurat może jest jeszcze kwestia dyskusyjna, bo nie pamiętam, ile ma kurfur zrobiony na full, czy 12,3 czy też 12,5, jeżeli jest równo, to mogę po prostu nie pamiętać, ale tu mamy 12,5 km sekundarki, która strzela naprawdę szybko. Naprawdę celnie. Gdyby na Kurfürście, będę mówił, no, porównywał do Kurfürsta, no bo Prusen to jest nowa zabawka w zasadzie, ale sekundarka tam jest identyczna jak dla mnie i dla mnie Kurfürst jest zdecydowanie stopień wyżej niż Prusen, także do Kurfürsta będę porównywał Schlieffena. Więc tak, zaleta, sekundarka. Celność tej sekundarki, szybkostrzelność i ilość artylerii dodatkowej jest naprawdę imponująca. Także wsadzanie tutaj za stery Gintera Lutjensa to jest czysta formalność, bo w zasadzie ten kapitan nieużywany tutaj marnowałby się, bo tutaj 100 trafień z sekundarki to wpada bardzo szybko przy tej szybkostrzelności. Ale mimo tego, że ta sekundarka jest naprawdę fenomenalna, do tego mamy dwie wyrzutnie torpedowe na burty o bardzo dużym zasięgu. Te torpedy pływają na 13,5 km, mamy 4 torpedy na wyrzutnie, to jest naprawdę dużo. Torpedy przeładowują się, no trochę trwa, artyleria nie ładuje się zbyt szybko, ale mamy tutaj 4 podwójne wieże, także my jesteśmy w stanie coś tutaj już komuś ukrzywdzić. To jest kaliber 420 mm, czyli to co mieliśmy na Kurfürście w wersji większej, bo tam było 406 i 420, także to jest w miarę skuteczne narzędzie do walki z przeciwnikiem. Ale za zaletami idą też wady. Największa wada tego okrętu to jest pancerz, mianowicie jego grubość, bo ten pancerz jest na tyle cienki, że stojąc do przeciwnika idealnie dziobem dostajemy takie buły, że aż nam ekran podskakuje. Także trzeba mieć na uwadze to, że pula HP też jest bardzo malutka. Weźmy Kurfürsta, który ma ponad 100 tysięcy, a Schlieffen, który również jest na tierze 10, ma tych 1076. I to jest 25 tysięcy na tym samym tierze, to jest kolosalna różnica w hapsie, biorąc pod uwagę zwłaszcza, że nie mamy tutaj jeszcze tego pancerza. Pewnie zainteresował Was trochę tytuł tego filmu, dlaczego Schlieffen jest napędzany głupotą, czy tam zasilany głupotą. Otóż okręt sam w sobie nie jest jakoś szczególnie potężny, bo nie jest trudno go zniszczyć. Ma słaby pancerz, znaczy słaby, cienki pancerz, do tego dochodzi jeszcze bardzo mała pula HP. No i okręt, co prawda kamo ma przyzwoite, bo jest to 12,6 km, jak na okręt zrobiony pod sekundarkę to jest, wydaje mi się, bardzo dobry wynik. No ale niestety nie jest trudnym do zniszczenia okrętem, zwłaszcza jeżeli jest ostrzeliwany od dziobu, bo nie sztuką tutaj jest strzelać po kadłubie, jeżeli wystarczy celować centralnie w dziób albo centralnie w rufę, także wtedy manewry tego okrętu za bardzo tutaj nie wpływają na to, jak on dostaje, bo jeżeli wiemy, gdzie trzeba celować, to go szybko zniszczymy. No i tutaj pojawia się wyjaśnienie tego, że okręt jest napędzany głupotą, bo jeżeli z im głupszym przeciwnikiem walczymy, tym większa szansa na to, że on będzie strzelał tam, gdzie jesteśmy w stanie co nieco chociaż poodbijać tych pocisków. To raz, a dwa, to będzie manewrował na tyle głupio, że albo wpadnie nasze torpedy, albo będzie go muciła nasza artyleria dodatkowa, którą widzicie cały czas tutaj w akcji. I to naprawdę sprawdza się fenomenalnie. Sekundarka robi tutaj, no, prawie że tyle, co artyleria dodatkowa. Mówię o tej bitwie, gdzie główna zrobiła 90 tysięcy, a artyleria dodatkowa zrobiła 1080 około. Jeszcze tam coś dochodzi z pożarów oczywiście, bo tych pożarów było tutaj sporo. Także no, sekundarka tutaj gra fenomenalnie. Cała linia nie jest prosta. Ja do dziewiątki przekonałem się dopiero grając do Mirankedy i to nie jest linia prosta, jak wspomniałem. Brak pancerza i mała pula HP skutecznie ograniczają możliwości puszowania i dlatego trzeba na mapie szukać sytuacji, kiedy ten push można wykonać i kiedy on przyniesie najlepsze efekty. Najlepsza opcja jest taka,
że my płyniemy do przeciwnika, zatapiamy dwóch, najlepiej trzech i sami nie giniemy. Bo oczywiście zdarzą się sytuacje, gdzie polecimy na dwóch, trzech przeciwników, jesteśmy w stanie ich zatopić, ale sami idziemy również do portu. Też dobry deal, ale jednak im więcej w bitwie żyjemy, tym większa szansa na to, że więcej zrobimy. Także paliwo dla tego okrętu to jest głupota przeciwników, bo jeżeli przeciwnik nie wie jak strzelać, nie wie gdzie ma do nas strzelać, nie wie jak się ustawiać, żeby zminimalizować szansę na nasz udany atak, to tym większa szansa na to, że my takiego gościa sobie zmienimy. Bo albo dopływamy do typa i odpalamy sekundarki, jak już mamy go w zasięgu, przy czym dojście do tego zasięgu to nie jest prosta sprawa, bo ten okręt dostaje i to bardzo mocno. Trudny okręt dlatego, że trzeba będzie się nagłowić, kiedy wykorzystać cały jego potencjał, bo ta sekundarka w połączeniu z torpedami i artylerią 420 mm to jest naprawdę potężna kombinacja. Ale jednak nośnik całego tego uzbrojenia jest taki, bym powiedział, przeciętny. No bo te hapsy i pancerz nie pozwolą na popełnianie wielu błędów, dlatego musimy bardzo dokładnie analizować sytuację i wiedzieć, kiedy możemy zaryzykować pójście pod ostrzał przeciwnika, a kiedy tego nie robić i jak sobie do tego sytuację stwarzać. Także to jest naprawdę okręt dla ludzi, którzy będą myśleli, kiedy go wykorzystać i jak go wykorzystać, a nie taki, że wciskam 4 razy w ufpie, dzielam się w środek i co będzie, to będzie, pewnie coś się uda zrobić. Nie, nie uda się zrobić, bo on jest bardzo miękki, chłonny na damage, także nie będzie tu miał przeciwnik większych problemów z zatopieniem go. Dopóki ja Schlieffena w swoim borcie nie miałem, to grając Kurfürstem nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów. Może akurat trafiają na takich ludzi, którzy powinni być po drugiej stronie lufy Schlieffena, właśnie taki trochę, nie będę mówił głupszych, może słabszych graczy, ale Kurfürst trzymający dystans do Schlieffena taki, że ten Schlieffen nie jest w stanie korzystać z sekundarki, a torpedy puszczane na 13 km, to tam 12, to jest jednak problem tego typu, że jest dużo czasu na wymanewrowanie ich, a zwłaszcza tego, weźmy jeszcze pod uwagę to, że Kurfürst również ma hydro, więc trafienie torpedami jest ciężkie na dużych dystansach, jeżeli ten Kurfürst się tych torped spodziewa. I powiem wam szczerze, jeżeli trzyma się do Schlieffena dystans i bije się go tam, gdzie on najbardziej go boli, czyli po dziobie, po rufie, nie trzeba być w kadłub, przynajmniej od budówki, wystarczy dziobek i wchodzą salwy po kilkanaście tysięcy bez większego problemu i tam nie trzeba jakoś szczególnie celować, wystarczy bić w pysk. Także naprawdę powiem wam, że ten okręt nie jest ciężko zniszczyć, ale odpowiednio wykorzystany jest fantastyczny i to będzie chyba jedna z moich ulubionych nowych zabawek. Sekundarka na pierdzielach szalona, widzicie, że jest 400 trafień i kolejne stówki się nabijają błyskawicznie, także Luthien za sterami tego okrętu będzie wam naprawdę robił robotę. Oczywiście jeżeli wykryjecie te 4 okręty wymagane, to nam trochę przywróci HP, oczywiście to też jest niewątpliwy plus, a jeżeli trafimy sobie 100 razy z sekundarki, to jeszcze bardziej nam się skróci przeładowanie tej głównej artylerii, także polecam gorąco. I o ile grając siódemką, ósemką byłem mocno zniesmaczony tym, że te okręty są aż tak mięciutkie i tak podatne na zniszczenie, że myślałem, że nie zrobię tej dychy, ale jak dorwałem się do dziewiątki i tłukłem nią rankedy, naprawdę te pusze momentami robiły taką robotę w bitwach rankingowych, że stwierdziłem, że jeżeli tu jest dobrze na dziewiątce, to na dziesiątce powinno być jeszcze lepiej. No i zdecydowanie się nie zawiodłem, także powiem wam szczerze, warto mieć Schlieffena, ale to nie jest okręt prosty. Wymaga analizy pola bitwy, zastanowienia się, kiedy można z tego okrętu skorzystać, tak żeby wycisnąć z niego max, bo zobaczcie, że on co salwa dostaje naprawdę potężne buły i trzeba mieć to na uwadze. Także myślimy, kiedy użyć, czego użyć, jak podejść i ewentualnie jak przed kimś uciekać, bo oczywiście nie musimy być stroną puszującą, jeżeli ktoś idzie do nas, to też jest bardzo korzystna sytuacja, bo wtedy się odwracamy, kajtujemy i jeżeli coś się uda, spójrzcie, tutaj będą salwy, które się udało poodbijać. Dosyć rzadko spotykany widok na tym okręcie, ale możliwe, jak widzicie. Wpada nam tu w międzyczasie jeszcze duży kaliber. Niestety stadale nie chciały wchodzić w montanę, ale to akurat jest nieistotny problem. O, no i tutaj mamy końcóweczkę już bitwy. No i teraz pozostaje nam mówić jeszcze to, jak jest zrobiony okręt. Widzicie, perki kapitańskie to jest taka moja hybryda sekundarkowo-survivalowa.
Oczywiście można tutaj coś modyfikować. Ja gram w takim wariancie na wszystkich amerykańskich, przepraszam, wszystkich niemieckich pancernikach i naprawdę się to w miarę sprawdza. Oczywiście na szlifienie sekundarka tutaj wiedzie prym, jeżeli chodzi o build, bo widzicie to w ulepszeniach, ale naprawdę ten okręt warto posiadać. Gdybym miał go ocenić od 0 do 10, to naprawdę dałbym mu bardzo wysoko. Myślę, że jakieś 8, ale to tylko w sytuacji, kiedy jest naprawdę dobrze wykorzystany, bo naprawdę żadną sztuką nie jest tu zginąć szybko, zginąć głupio, nie zrobić nic, bo to jest bardzo proste na tym okręcie. Ale jeżeli znajdziemy sytuację, która pozwoli nam wykorzystać cały jego potencjał, to będzie to niesamowicie satysfakcjonujące i powiem wam, że dlatego warto ten okręt mieć. Jest sytuacyjny, nie powiem, że nie, ale nasza głowa w tym, żeby stworzyć odpowiednią sytuację, żeby ten okręt wykorzystać. Na pewno będziecie się na nim świetnie bawić, także z mojej strony w tym materiale tyle. Gorąco polecam, 8 na 10, myślę, że nawet mógłbym dać bym więcej, ale no w każdej bitwie się z niego 100% nie wyciśnie, to jest minus niestety. Ale naprawdę okręt warto w swoim porcie posiadać. Z mojej strony wszystko, dzięki za uwagę i na razie.